Ej, babciu! O, dziecko kochane, jak długo cię nie widziałam! Chodź, zmarzłaś! Patrz, jak ty wyglądasz! Zobacz, jak ty wyglądasz! Same skóra i same kości! Chodź, rozbieraj się i ja idę ci robić jedzenie! Babciu, ale tam nie przesadzaj, dobra? Tylko taką porcję, wiesz... ulgową, poproszę. To ja ci robię już jedzenie. Cebulka może być? Pomidorki? Tak, zjem wszystko, tylko mniejszą porcję. Bo ja się odchudzam. Co ty robisz? No odchudzam się. Z czego? No bo idą wakacje, trzeba być smukłym, szczupłym. Tak, jest same skóra i same kości. Oj babciu, ja się tutaj dam, odchudzam. Ty jesteś młoda, musisz mieć dużo dzieci, musisz jeść, być silna. O, cukinkę ci babcia dołoży. Za moich czasów, Nusiu smacznego. Babciu, miało być mało. Wnusiu, a kiedy będzie jakiś kawaler? Kogoś powinnaś mi przedstawić. Babciu. Ja już taka stara, bo chciałam prawnuków doczekać. Mam czas. Ale ja nie mam czasu, Wnusiu, ja nie mam już czasu. Babciu, ja tu tylko zjeść przyszłam. Oj, Wnusiu, Wnusiu, za moich czasów. Ach, szkoda gadać. A! Mam 3 followersów na Instagramie. A co to ten Instagram? To taka aplikacja. A co tam się robi? No to daje się zdjęcia, można je polubić, skomentować, zbiera się followersów, są znajomi, celebryci, no jest super. A to jakaś gra? Nie gra! To jest jak taki album, że pokazujesz i zbierasz tam zdjęcia. Za moich czasów to zdjęcie można było dotknąć. Można było trzymać, powąchać. Albumy się miało normalne, a teraz jakieś gramy. A idźcie wy, dzisiejsza młodzież. Chodź, zrobimy sobie selfie. Babcie, co oglądasz? A, nieposkromione uczucie. Już jest 235 odcinek. Dzisiaj będzie wiadomo, czy Laura wybaczy Feliksowi. Mama tego Feliksa dosypała mu coś do tego napoju. A. I teraz nie wiadomo, czy Laura mu wybaczy, a ona jest z nim w ciąży. Ach, powiem ci, że ciężkie tematy. Mhm. A jeszcze mu ojciec uciekł. Ach, mówię ci. Ciekawe, co ta Tymona mu dosypała. Jaka Tymona? No to jest ta matka jego. Okej. No babciu, już będę lecieć. Nusiu, jak to już? Tak, bo jutro mam wejściówkę na studiach, muszę się nauczyć. To poczekaj. Babcia ci coś dajesz. Ale co? Nie, nic mi nie dawaj. Proszę. Masz tutaj kopertę. Bierz i kup sobie coś ładnego. Nie babciu, nie trzeba było. Bierz i nie marudź. Ale... kup sobie coś ładnego na tą randkę. Ale ja nie mam randki. No to będziesz miała. A taką w ogóle to odwiedzaj babcię często. Jak będziesz miała czas, zawsze przychodź. Będę przychodzić, pa. I dbaj o siebie, dziecko. No, pa, pa.